Siemanko, z tej strony Avengar, a to już 16 odcinek naszego Let's Play Dark Souls, Prepare to Die Edition. A w ostatnim odcinku pokonaliśmy górną część Fortecy Senna, pokonaliśmy Iron Golema i dotarliśmy do Anor Londo. I tak jak wam powiedziałem, będziemy zmierzać w stronę tamtej katedry, która jest naprzeciwko, ale najpierw oczywiście jakby to zostało wymierzone przez twórców, mamy pewne trudności na drodze. I to jest jedna z nich. Takie... Nie wiem, są olbrzymy? Tak mi się wydaje. No, elo. Nie są oni jacyś mega trudni. Natomiast ich tarcza jest troszeczkę... zbugowana. Ponieważ niekiedy jest tak, że jeżeli oni się zasłaniają tą tarczą, powiedzmy tak, dosłownie z przodu, a uderzymy ich z boku, to oni tak nie dostają damage'u. Taka, taka wyjeba, prawda? A, oczywiście tutaj nie musimy ich pokonywać, natomiast zauważcie, że za nimi jest... jedna skrzynia akurat? No za tymi chyba jest akurat jedna. Dobra, no tak ci tak... O, zero. No spoko, ale się zlurował, więc jest w miarę okej. Okay. Oh fuck. Przerwowaliśmy pod nogami. Okej, okay. Jest stun. Widzicie, tu już było zero. Ewidentnie, on nawet się nie zasłania tą tarczą, tylko trzymał ją w rękach, prawda? Teraz się nią dopiero zasłania, ale to tam... Tutaj właśnie taką taktyką na nich fajną jest łażenie pod ich nogami, bo zobaczcie, jacy oni są wysocy, prawda? I tak naprawdę my jesteśmy dla nich jak takie trochę myszy upierdliwe. I mogą nam gówno zrobić. No chyba, że robią tak! Ale... Tutaj, o, też mają te odskoki takie swoje fajne. No, zawsze jest fajnie, spoko. Ciekawie się walczy, prawda? Równowaga and stuff. Dobra. Ale to akurat nie było jakiegoś większego wyzwania. A później są troszeczkę lepsi ci strażnicy kawałek dalej. Swoją drogą, tutaj macie posąg Ornsteina. A łowcy smoków? Czy zabójcy smoków nawet? Nie wiem dokładnie jak on się tytułuje. W każdym bądź razie to jest jeden z bossów, który jest tutaj właśnie w Anor Londo, z którym będziemy walczyć, ale to zobaczcie sami później. Ta skrzynia nie jest mimikiem oczywiście, nie wiem czy pamiętacie jak wam mówiłem o tym łańcuchu, że jeżeli jest tak w kółko wygięty jak tutaj, to skrzynia nie jest mimikiem, natomiast jeżeli łańcuch jest wygięty w naszą stronę, jeżeli stoimy przodem do skrzyni, to znaczy, że skrzynia jest mimikiem, a jeżeli ktoś tego nie pamięta, to po prostu niech napierdala w każdą skrzynię i zobaczy. No, krótko mówiąc, jak uderzycie skrzynię i ona wstanie, to... znaczy, że jest mimikiem, no nie oszukujmy się. Tutaj będziemy zjeżdżać winą w tej wieżyczce, natomiast najpierw wybierzemy się tutaj, ponieważ tutaj mamy ognisko i NPC-a. Myślę, że najpierw pogadamy z NPC-em, tak sądzę. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. No właśnie, dowiadujemy się, że ta katedra, o której mówiłem, jest po prostu starą warownią Gwyna. Nie mamy żadnych dusz, więc jeszcze tylko z nim pogadamy. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper. And a guide. That is my calling. Okej. Okay. Czyli to jest strażniczka ogniska po prostu z Anor Londo. Więc wszystkie ogniska, które mamy w Anor Londo, mamy dzięki niej. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another. And their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. No właśnie, tutaj dowiadujemy się, że strażnicy ognisk są tak jakby przywiązani do swoich ognisk konkretnie, natomiast ognie tych ognisk są tak jakby połączone ze sobą, czyli no później zobaczycie sami, na czym to będzie tak dokładnie polegało, to połączenie tych ognisk, natomiast no, póki co musi wam to wystarczyć, że po prostu są połączone, prawda? Czy coś jeszcze się tutaj dowiemy ciekawego? If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Okej, to już chyba było wszystko.
Zgadza się. No więc sobie odpoczniemy tak, jak było nam zalecane. Dołożymy sobie 2 punkty wytrzymałości, 1 wita i 1 siły. Tak? Siły? No siły może nie będzie. Żeby to jakoś wyglądało, naprawimy sobie, co się da. Ok. Możemy coś wzmocnić ze zbroi, czy może niekoniecznie? A wydaje mi się, że nie bardzo, bo nie mamy... No, nie mamy migoczącego, więc... A z broni raczej też nie. Możemy tarczy co najwyżej troszkę koksnąć i chyba tak zrobimy. Aha. Na plus 5 wskoczy, ok. No to już coś, zawsze. Zawsze jakiś plus dla nas, prawda? Mamy włócznie z powrotem, mamy leczenie. To lecimy. A zanim pójdziemy prosto, to pójdziemy jeszcze w tą stronę. I chciałbym sprawdzić jedną rzecz, ale nie wiem, czy posiadam item, który jest mi potrzebny. A, posiadam talizmany Lloyda. Ponieważ słyszałem, iż mimika można dezaktywować talizmanem Lloyda konkretnie właśnie. Po prostu ciekawi mnie, czy to prawda, czy tylko jakaś taka bajeczka, którą gdzieś usłyszałem po drodze. I czy mi się zlurują obydwa? Nie. Jeden. I to całkiem porządnie dostał. Jestem zdumiony. Tak specjalnie stanąłem pod kątem, ale... Elo. Ja się tak nie bawię, stary. O, w dupę, no czy... Może nie tak do końca, ale dobra. Wow. Myślałem, że on zginie. Tam dostał wcześniej za 200, tutaj 200 jeszcze stoi. Dobra, widocznie mają troszeczkę więcej tego życia niż się spodziewałem, a jak teraz stanę tutaj, to dostanie tą włócznię też? Wow, jaki czad. Aha. Pouć. Troszeczkę przesadziłem. Znaczy w sensie, no, opuściłem gardę powiedzmy. Napijemy się Estusa. Przetoczymy mu się pod nogami. Wow. That hit, a? Spell. No te boty niekiedy nie okazują inteligencji, a niekiedy to robią taki rozpizdziaj, że szkoda gadać. I z tego co pamiętam, ta skrzynia z mimikiem. Właśnie tutaj widzicie, łańcuch jest wygięty tak typowo w naszą stronę. I teraz rzućmy. Wow. Wow. Ej, nie spodziewałem się, że to zadziała. A możemy go teraz zabić? Możemy. Dobra. Bo chcę zabijać wszystkie mimiki, bo się opłaca. Natomiast... Wow, jestem pod wrażeniem. Nie myślałem, że tak można. Nie! Nie będziemy się gryźć, ani tulić. No ale dropa już nie ma, to oczywiste. O, i tutaj mamy drugiego bossa, a propos. To jest Smof, egzekutor Smof konkretnie. No widzicie, jest taki trochę przygrubawy przez tą swoją zbroję i nosi całkiem ciekawy młot. Tamten nosił włócznię, nie wiem czy zauważyliście. I ta włócznia będzie nas interesować, ponieważ ta włócznia miota błyskawicami. A na dodatek jest pod wiarę i pod chyba zwinność, więc troszeczkę niefortunnie dla nas tą zwinnością. Natomiast myślę, że generalnie to będzie fajna sprawa. Sorry, jeżeli słyszeliście tam gdzieś moje krzesło skrzypiące, natomiast niestety nie jestem w stanie za nie poradzić. Zdążymy na windę, czy nam ucieknie? Zdąży... Wow, na styk. Nie wierzę, nie wierzę normalnie. No ale dobra. Tutaj zejdziemy sobie. I tu będziemy mieć pewien problem, ponieważ mamy tutaj... Gargulca! Jako zwykłego moba oczywiście, no wcześniej już walczyliśmy z gargulcem bossem. Tylko, że te gargulce tutaj w Anor Londo mają tendencję taką denerwującą bardzo do używania w większości ataków z wyskoku. O, siema. Widzicie? To jest właśnie to, o czym mówiłem. O, nie uciąłem mu ogona, a nawet nie pamiętam, czy mam topór z ogona gargulca, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia, szczerze powiedziawszy, dla nas, ponieważ nie będziemy go i tak używać. Ale może akurat mam topór? Mam topór, Bądź...
dzwonu przebudzenia w kogoś bądź patrolującego Anor London. To spoko, że na toporze już pisze, że w Anor London też są gargulce. Dobra, teraz tak, sprawa numer jeden. Tu mamy przejście, widzicie. Wszystko fajnie, pięknie. Tylko, że przejście tak jakby się urywa. I jak widzicie, nawet jakbyśmy chcieli, to nie da się tam doskoczyć, prawda? Mamy jakąś taką wielką mega przepaść. I tędy się przejść na razie faktycznie nie da. Nie, z tej strony akurat nie ma wajchy, co jest tylko bardziej pechowe. Natomiast, jak już pewnie zauważyliście, tam z boku są schody, prawda? I właśnie tam mniej więcej będziemy się kierować. Tutaj mam taki tunel, ale najpierw chciałbym wam pokazać tutaj taką jedną skrzynię, którą dużo ludzi przeacza, a która może się wam akurat przydać, bo może akurat potrzebujecie. Tutaj jest demoniczny tytanit. Co prawda tylko jeden, ale zawsze coś. Demonicznego tytanitu nigdy za wiele, zwłaszcza, że... no troszeczkę ciężkawo się go farmi nieraz. Tam na górze jest po prostu zejście tutaj, tam od góry tych schodów. Chciałem pokazywać palcem, zawsze spoko. Natomiast my musimy przejść tutaj, po takiej tej krawędzi właśnie. Ja tej krawędzi osobiście nienawidzę, bo często mi się zdarza spaść stąd. Natomiast może mi się tym razem uda, nie? Ostatnio, jak w PvP inwajdowałem w Anor London. Dobra, zrobię na chwilę pauzę w nagraniu. Okej, jesteśmy z powrotem. Oczywiście, wiecie, zrobiłem pauzę, ponieważ był lag, a ja nie chcę, żeby lagi mi ścinały dźwięk. Dochodzimy mniej więcej tak, powiedzmy, dotąd i tutaj trzeba zrobić rola po prostu. Jak zeskoczycie, to możecie się odbić od krawędzi, zjechać po tam po dachu i się zabić. Więc proponuję tego rola jednak zrobić. I tutaj macie wybite okno. I to jest 8, właśnie. Tutaj mamy takiego fajnego pana, który się zwie strażnikiem obrazu. Później wam pokażę może dlaczego. Oni mają bardzo fajną broń, jak możecie pewnie zauważyć. Wow, 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 wow. I bardzo fajne combo ta broń ma. Takie taneczne. Trochę. Nóż do rzucania. Też całkiem często są przez nich zrzucane te noże. Natomiast tutaj widzicie, leży coś na żyrandolu oczywiście. I katedra taka, no w zasadzie to jest katedra. Taka dość spora. A co do tej wybitej szyby, to nie wiem, czy pamiętacie. W poprzednim odcinku mówiłem wam o żelaznym Tarkusie. O tym, który go tam wzywaliśmy, prawda? No to on dotarł właśnie tutaj i to on wybił tą szybę. Znaczy, na to by wychodziło w zasadzie. Ponieważ na dole leży jego ciało. Jest co prawda tylko jeden fakt wskazujący na to. Natomiast jest dość sensowny, więc... Nie dajmy się zabić. Dobra. To jest bardzo łatwo spaść i mnie się to bardzo często zdarza, więc ja się osobiście boję. Ciało z żyrandola, jeżeli chcecie, no to oczywiście robicie slash. I żyrandol spada na dół. Bez żadnego huku niestety. A szkoda, bo byłby nawet wskazany, tak mi się wydaje, na taką wielką katedrę z tak wielkim żyrandolem. No, ale whatever. Twórcy widać uznali inaczej niż ja. Tutaj przebiegniemy. O, tutaj widzę strażnik obrazu bardzo fajnie się zachował, prawda? Pomógł nam. Tutaj biegniemy, hops, hops. Tutaj slash, slash. Prawie żeśmy się zabili. Standardzik. A, dobra, dotarliśmy na drugą stronę, nawet że bez faila nie spadliśmy, jest fajnie. A, i teraz tak. Tam jest skrzynia. Ja wam zaraz pokażę, jak do tej skrzyni dojść. Tylko... O Jezu, myślałem, że idę starczą, ma tu taki nóż. Prawda, wystałem. I teraz tak, żeby dostać się do tamtej skrzyni. Albo wiecie co, najpierw wyjdziemy sobie tutaj. Ponieważ tutaj jesteśmy... O, naprzeciwko windy, prawda? Chociaż w sumie... Urządzenie nie rusza się, no bo tutaj akurat winda jest. Teraz ta dźwignia służy do przywoływania konkretnie tej windy. Natomiast, no dobra, zobaczymy. Może najwyżej przejdziemy tu jeszcze raz jakoś szybko, czy coś. A, zeskakujemy tutaj. Tutaj idziemy prosto pod tymi posągami. Jeszcze a propos strażników obrazu, to zobaczcie, tam na końcu jest taki wielgachny obraz. Taki naprawdę super dupny.
Później do niego podejdziemy, będziecie mogli go obejrzeć. I tu robimy hops. Tu jest analogicznie tak jak po drugiej stronie, tam na dole też jest takie zejście, więc żadnej filozofii tutaj nie ma. Z tym obrazem też jest związana pewna sprawa, ale to oczywiście o tym powiemy później, jak już będziemy przy obrazie. Natomiast no właśnie od tego są oni nazwani strażnikami obrazu, prawda? Tutaj ta skrzynia oczywiście widać, nie mimik. Tutaj mamy Divine Blessing, czyli boskie błogosławieństwo. Napije się Estusa. No i oczywiście wracamy analogiczną drogą, czyli zeskakujemy tu. Idziemy prosto. I tu robimy rola. No. I mamy tak lustrzane odbicie dosłownie, więc biegamy na górę i jesteśmy w punkcie wyjścia. Jeżeli komuś Divine Blessing jest niepotrzebny, oczywiście nie musi tam iść. Ja tylko chciałem pokazać, że da się to zrobić. To nie jest żadne takie oszustwo, nic. I wybiegamy na naszą windę. Jak widzicie, jesteśmy trochę wyżej niż byliśmy i to jest oczywiście logiczne. Więc teraz staniemy przy windzie i jej użyjemy. I jedziemy w dół. No i widzicie, teraz nam się ładnie dopasowała, mamy takie przejście po prostej. Natomiast tutaj mamy drugiego gargulca, gdzie on jest? Gargulec. Śmieciu. O, what the fuck? Co on tam robił? Czemu on spadł na schody? What the? What the? Ta fuk. Ej, uciąłem ci ogon i mi nic nie dałeś, złodzieju. Oszukisto. Lightning Spear. Psz, Lightning Spear. Psz, o dupę. Lightning Spear. Psz. Blok tarczą. Ciach. Ciach. Ej, co teraz, cwaniaku? Halabarda i tarcza gargulca. Dobra, zwracam honor. No to co? Biegniemy dalej wobec tego. Chociaż... biegniemy? Tak, biegniemy. Tutaj oczywiście macie wajchę. Gdybyście jakoś tam windę, nie wiem, przestawili, zabili się gdzieś po drodze, to oczywiście wajcha ją przywołuje. Oczywiście teraz się nie rusza, bo winda jest ustawiona tak, jak być powinna. A tam pewnie widzicie te demony całe takie, no właśnie, te, które nas tutaj de facto przyniosły. One są troszeczkę denerwujące, ponieważ walczą elektrycznymi włóczniami. Drugi też idzie, fuck, to nie będziemy się z nimi bić. Po prostu uciekniemy tutaj, mając nadzieję, że za nami nie pójdą. Cfelu, nie pójdziesz tu. Idź stąd. Chociaż dobra, jeden może być. Ała! Fuck, nie. Gdzie? No, odfrunął sobie oczywiście, bo... kto mu zabroni? No, widzicie? O tym mówiłem właśnie, że ta ich tarcza to jest troszeczkę oversize, jeżeli chodzi o tekstu... o... block box. No bo nie mogę powiedzieć hitbox chyba. No, w każdym razie jest oversized, według mnie. Tutaj nie da się wejść, nie da się z tym nic zrobić, ani z innej, ani nawet z drugiej strony, bo nie da się tam podejść z drugiej strony. A więc skierujemy swoje kroki oczywiście tutaj w dół. Swoją drogą, wow, już przeszliśmy taki kawał drogi. Tutaj wycelujemy w tego demona i rzucimy Lightning Spear. I on oczywiście nie spadł, bo dlaczego miałby? Wow, chwila, nie. Ja tak między demony to się nie lubię wbijać. To się przeważnie źle kończy. No tak, więcej skoków. Napijemy się Estusa. O, świetnie. Wspaniale, tak trzymaj, keep going. Lightning Spear. Złapałem cię, Cfelu. Powiedzmy, że to było 1-1. Uleczę się, bo... no tutaj jest... dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz, jest kawałek ciężki dość, bym powiedział. A nawet dla kogoś, kto jest tutaj raz X-owy, to jest ciężki kawałek. I teraz tak, biegniemy tu w dół. Swoją drogą, szukanie drogi Van Orlando to już jest hardcore, bym powiedział. Tutaj mamy dwa demony.
które sobie wylurujemy oczywiście, ponieważ ja nie chcę się z nimi bić jakoś tak zawzięcie. O, chciałbyś. No, ale o, ten jeden spadł, to już dla nas plusik. Okej. Okay. Uleczymy się znowu. I teraz jest, no, według mnie hard part. No, ponieważ tu trzeba biegnąć. Tam na górze już widzicie jeden archer, drugi i używają takich dość sporych strzałów. I dość sporych łuków, jak pewnie możecie zauważyć. Nie wiem, czy widzicie stąd? Tak trochę ciemno jest, ale zobaczcie, jakiego rozmiaru jest strzała. To są łuki zabójców smoków. Dosłownie, łuki zabójców smoków. Najzwyczajniej w świecie. Okej, okay, roll. Świetnie. Teraz brakuje tylko tego, żeby mnie stąd zrzucił, oczywiście. Dobra, mam go. Uda mi się za pierwszym razem, nie sfejluję. Teraz tak, jeżeli ktoś chce iść tamtą stronę, tam jest drugi archer oczywiście i za nim jest bodajże dusza bohatera, albo wojownika, dzielnego wojownika, mało ważne, nie pamiętam szczerze powiedziawszy. Ja tam nie chcę iść, bo jestem przekonany, że jak tam pójdę, to po prostu zginę. A my zamiast tego przejdziemy sobie o tutaj. I będziemy się zbliżać do końca naszego odcinka. W tych drzwiach. Ponieważ tu jest ognisko. I soler. Pogadamy sobie z solerem. I myślę, że tu się pożegnamy. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. No widzicie? Zrobiliśmy dobre wrażenie na solerze i on chce nam pomagać. No to myślę, że my jemu też będziemy w stanie pomóc, może w przyszłości. Taką mam nadzieję przynajmniej. A tymczasem zobaczymy, co ma nam jeszcze do powiedzenia. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I think you have feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Dosłownie. Gej. Znaczy no. No tak to wyglądało, co nie? Dobra, to już jest to samo. Także rozpalimy sobie ognisko. Fajny odcinek. Nie należysz do pustych. Aha, a rozpalić mogę? Trochę mogę. Dobra, to sobie rozpalimy wyżej. Tu mi się przyda trochę więcej estusów, tak mi się wydaje. Mogę podnieść poziom jeszcze? Tak na zakończenie? Mogę. Wow. To podniosę sobie może... Vita? Nie, wytrzymałość. Nie, Vita. Dawaj to. Vitality sobie podniesiemy, bo na następnym bossie się nam na pewno przyda. Już mamy trochę tego życia, ale to ciągle mało. No i jeszcze będziemy musieli troszeczkę pomęczyć się z tym Claymore, natomiast później mam nadzieję, że już jakoś tego odkujemy. No to co? Myślę, że to koniec. Dotarliśmy do tej katedry, o której mówiłem. Tak, już jesteśmy w środku. Będziemy w następnym odcinku całą, mam nadzieję, ją przechodzić. Także dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że problem rozwiązania lagów wam nie przeszkadza. To znaczy, że robię cięcia w momencie, kiedy lagi się pojawiają. Po prostu chodzi o to, żeby mi się nie rozjeżdżał dźwięk, żeby wam się wygodnie oglądało, wiadomo. Co prawda... Poczyniłem pewne kroki, żeby to się nie działo zbyt często i widzicie, że teraz ilość lagów praktycznie spadła do jednego na odcinek. Póki co tak wychodzi, mam nadzieję, że później znikną w ogóle jakoś, jeżeli mi się uda coś z tym zrobić. Zapraszam do fanpage'a. Coraz bardziej zbliżamy się do setki widzów, co mnie naprawdę ogromnie cieszy. I w niedługim czasie mam zamiar wystartować z kolejną serią. Nie wiem, czy już to zapowiadałem, chyba tak. Ale no, mam zamiar powoli startować z kolejną serią, tylko to się będzie troszeczkę opóźniać, nie wiem jak to będzie wyglądało konkretnie z mojej strony. Ponieważ no po prostu zbliża mi się matura i troszeczkę mnie to też zjada czas, wiadomo. No także dzięki wam bardzo, ja jestem Avengar, zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania, a tymczasem na razie i cześć!